Woda jest jednym z najważniejszych zasobów. Potrzebna jest wszystkim żywym organizmom. Na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego występuje wiele strumieni i rzek. Główną arterią wodną stanowi Zagorzczonka, która płynie naturalnym, miejscami silnie meandrującym korytem, między innymi przez rezerwat Brzeźniczka. Środowisko wodne na obszarze Kozienickiego Parku silnie kształtowane jest przez bobry. Budowane przez nich tamy powodują zatrzymanie i spiętrzenie wody. Tworzące się dzięki temu tereny podmokłe są miejscem rozrodu i żerowania dla wielu gatunków zwierząt – płazów, ptaków, ssaków. Najwcześniej do rozrodu przystępuje żaba trawna. W przybrzeżnych wodach będzie można zauważyć złożony przez nią skrzek w postaci galaretowatych, kulistych kłębów. Wkrótce wyruszymy na kontrolę miejsc ich rozrodu.